chmura, straszny nawet dzień na murach, ciemny pokój, jakieś strachy, coś wylazło z szafy. Noc jest czarna, noc ponura, straszny nawet dzień na murach, czy się boisz? Pytam się. Boże dziecko mówi nie, to jest we prowadzi mnie, noc jaśniejsza jest niż dzień. To jest we prowadzi mnie, noc jaśniejsza jest niż dzień. Łatwo się potknąć i pobijać, czego nie widać, trudno omijać. Ruszam z miejsca w drogę niełatwą, potrzebne mi twoje światło. Łatwo się potknąć i pobijać. Że niebo się cieszy i ziemia jest piękna, że wy jesteście piękni. Dlatego proście dzisiaj w czasie tej mszy świętej, żeby Jezus nie tylko przyszedł do waszych serc, ale żeby jak najdłużej z wami pozostał i z tymi, którzy są i będą z wami dzisiaj się cieszyć. I prosimy, żeby Pan Jezus nie był tylko gościem, ale domownikiem. Za chwilę, jak na wszędzie na rozpoczęcie uroczystości, pokropię was wodą święconą, ale wcześniej poprosicie tatę i mamę o to, by wam zrobili znak krzyża na czole dziecka, na waszym czole, jako prośbę do Boga, żeby wam pobłogosławił. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Błogosław mnie, tato, błogosław, mamo, dłońmi swoimi, gdy dziś Chrystusa mam przyjąć, wspólnie z braćmi moimi. Jeżeli ktoś był grzeczny, dobry, to pozróbcie znak krzyża na czołach waszych dzieci. Jak nie grzeczny, to nie.
Europie, to się przeżegnacie. Przynosiły do Niego swoje pociechy, a On je błogosławił,
A gdy apostołowie chcieli zabronić im tego, mniemając, że świadczą swemu mistrzowi przysługę, Pan Jezus powiedział znamienne słowa. Dopuśćcie dzieci i nie przeszkadzajcie im przychodzić do mnie. Do takich bowiem należy Królestwo Niebieskie. Dziś, czcigodny księże proboszczu, przyprowadzamy do Ciebie nasze dzieci, które przez sakrament Chrztu Świętego zostały wprowadzone do rodziny dzieci Bożych. W kolejnych latach rozwijaliśmy w ich sercach wiarę, przybliżaliśmy ich do Boga, posyłaliśmy na lekcje katechezy, rozmawialiśmy o wielkiej miłości Boga do człowieka. Wspólnie uczestniczyliśmy we mszy świętej, tworzyliśmy chrześcijańską atmosferę w swoich domach rodzinnych. W imieniu rodziców tych 13 dzieci wyrażam przekonanie, że są one należycie przygotowane do przyjęcia pierwszej komunii świętej w trakcie tego zgromadzenia eucharystycznego. Pozwól im, księże proboszczu, zasiąść przy wspólnym stole wieczernika i spożyć ciało Chrystusa. Módlmy się wspólnie o to, aby nigdy nie zabrakło im chleba życia. My zaś nadal będziemy je wspierać we wszystkim, co czynić będą na chwałę Boga. Niech dobry i miłosierny Bóg ma w swojej opiece. Wyraźmy naszą radość i wdzięczność. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy się, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, chwale Boga Ojca, Amen. Módlmy się. Boże, Ty przez misterium dnia dzisiejszego święcasz swój Kościół ogarniający wszystkie ludy i narody. Ześlij dar Ducha Świętego na całą ziemię i dokonaj w sercach wiernych tych cudów, które działałeś w początkach głoszenia Ewangelii. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. To może niech usiądzie, wsłuchać się w Słowo Boże, czy zaraz dzień. Przez Panie zdjęcie ochronę powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy z
Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszał swój własny język ojczysty? Partowie i Medowie i Elamici i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontii i Azji, Tygi oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które mają blisko Cyrenii i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz Prozelici, Kretańczycy i Arabowie. Słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże. Oto Słowo Boże. Wszyscy z głowości, słodka serca nowości.
prosić dobrego Boga, by przyjął wasze odnowienie przyrzeczeństwa. Pytam każdego z was, czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? Wyrzekam się. Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby cię grzech nie opanował? Wyrzekam się. Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? Wyrzekam się. Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Wierzę. Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego, pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Wierzę. Czy wierzysz w Ducha Świętego, Święty Kościół, powszechne obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Wierzę. A teraz już same dzieci. Czy przyrzekasz za pomocą łaski Bożej zachowywać wierne przykazania boskie i kościelne? Czy przyrzekasz pogłębiać swoją wiarę i uczęszczać regularnie na lekcje religii? Czy przyrzekasz powstrzymać się od alkoholu, narkotyków, innych używek do wieku lat 18? Taka jest nasza wiara i takie są nasze postanowienia. Prosimy Cię, Boże, w imię Trójcy Przenajświętszej, który nas uświęcasz wobec Najświętszej Marii Panny, pokolanej Boga Rodzicy i wobec aniołów stróżów, wobec wszystkich tu zgromadzonych odnawiamy przyrzeczenia złożone za nas na chrzcie świętym. Postanawiamy żyć i umierać w wierze świętych Kościoła katolickiego. Postanawiamy wierni Jezusowi i Jego Ewangelii dążyć do Twojego Królestwa, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Co przyrzekł Bogu przychwieraz, dotrzymać pragnę szczerze. Kościoła słuchać na każdy czas i w świętej wytrwać wierzę. O Panie Boże, ale zauważyłem jedną bardzo ważną rzecz, dlatego chciałbym troszeczkę byście pomyśleli. W 1917 roku w miejscowości Lourdes pojawiła się Matka Boża. Piękna Pani, śliczna Pani. I pojawiła się ona przed dziewczynką o imieniu Bernadetta. Właśnie 13 maja będziemy przypominać ten bardzo ważny fakt. Ale chciałbym, żebyście dzisiaj posłuchali, jak to było w jej przypadku. Już momencik, bo to jest taka improwizacja trochę z mojej strony. Antonina i Joanna śmiało stąpały po kamieniach boso, przekroczyły rzekę Gawę i w pobliżu grody Masabielskiej szukały chrustu. Bernadetta, słaba i chorowita, powoli zdejmowała swoje buty i pończochy. Kiedy się pochyliła, z pobliskiej łąki doszedł do niej jakby odgłos grzmotu i szum wiatru. Spojrzała więc w tamtym kierunku. Jednak pobliskie topole stały nieruchome.
Zauważymy natomiast, że krzak dzikiej róży rosnący obok owalnego otworu nad grotą gwałtownie się poruszał, jakby szarpany wichrem. Równocześnie z wnętrza groty wypłynął złocisty obłok, a zaraz potem ukazała się młoda i piękna pani. Stanęła w otworze nad jaskinią. Była odziana w białe szaty. Jej suknia była lśniąco biała i przepasana niebieską opaską. Miała złoty różaniec, a na obu bosych stopach widać było róże tej samej barwy, co jej różaniec. Uśmiechała się. Bernadeta przecierała oczy, sądząc, że to przywidzenie. Machinalnie sięgnęła po koronkę, którą nosiła przy sobie. Chciała się przeżegnać, lecz z przejęcia nie mogła podnieść ręki do czoła. Dopiero gdy pani się przeżegnała, dziewczynce udało się zrobić to samo. Od razu zaczęła odmawiać różaniec, opowiadała później wiele razy. Pani też przesuwała ziarenkę swojego różańca, lecz jej wargi się nie poruszały. W historii świętej wielokrotnie pojawiał się obok złoty jako znak nadprzyrodzonej obecności. Ale też i Bernadeta mówiła, że Maryja, ta pani, wykonała taki piękny znak krzyża, powoli, szeroko. Znak, który mówił, co ona robi. A ja zauważyłem, że wielu uczyniło znak, jakby muchy odganiało. I to jest taki pierwszy moment do pracy naszej. To jest znak, to jest wyznanie wiary. Jeśli ktoś z was by powiedział, no nie, akurat muszę sobie pomyśleć szybko, jakiego nazwiska nie ma. No ale nie ma, u nas nie ma Kowalskich. Gdyby ktoś powiedział, jak się nazywasz, no Kowalsko. Zrozumieliście, co on powiedział? No gdyby ktoś powiedział, o was, jakieś tam. No albo dalej, kram, takie coś. Wiedzielibyście, albo Arnoczek. Już dalej nie będę wymieniał, bo to za długo trwało. Każdy mówił, to dziecko się wstydzi. To dziecko się wstydzi swojej mamy, swego taty, swego nazwiska. Jak by się czuła mama albo tata, gdybyście właśnie tak brzydko powiedzieli nazwisko, które oni mają? I tak czuje się Jezus, gdyby tak brzydko robimy ten znak krzyża. My się do Niego nie chcemy przyznać. A On właśnie na krzyżu za nas oddał życie. To jest najcenniejszy znak. I najcenniejsze, jakie ludzie dają sobie nawzajem. Odznaczenie w kształcie krzyża. I dlatego, moi drogie dzieci, postanówcie sobie, że tego znaku nie będziecie nigdy lekceważyć. Gdy go będziemy wykonywać, on musi być wyraźny, żeby wszyscy wiedzieli, że ja wierzę w Boga. Bo właśnie wtedy ja mówię, że wierzę w Boga w Trójcy Jedynego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ja mam trochę więcej lat niż wy. Ja sięgam jeszcze tutaj do ramienia. I tu sięgnę. A wy nie? Nie dacie rady już? Rączki były połamane, wykręcone od ciężkiej pracy? To jest bardzo ważne. To jest tak, jak powiedzieć wyraźnie swoje nazwisko i swoje imię. To jest imię chrześcijanina, znak krzyża. Gdy ja robię ten znak,
muszą wszyscy widzieć, ja wierzę w Boga, w Trójcy jedynego, Ojca i Syna i Ducha Świętego. To znak najważniejszy, znak naszego zbawienia. I jeśli nawet byś nie mógł powiedzieć, to ten znak będzie znaczył wobec każdego. Jestem człowiekiem wiary. Ludzie nie muszą znać polskiego, gdy będziesz tak gdziekolwiek na świecie. Ale gdy zrobię znak krzyża, będą wiedzieli, kim jesteś. Że jesteś wyznawcą Jezusa Chrystusa. Tego, który przyszedł na świat i za nas poniósł śmierć właśnie na krzyżu. A przy nim był Jego Ojciec. Ojciec Niebieski i Duch Święty, który jest znakiem miłości. Ale dzisiaj chciałbym o czym innym powiedzieć. Nie pamiętam, jaka to jest bajka, bo to było bardzo dawno temu. Ale przy tej bajce zawsze, kiedy mi opowiadali, jakby maluszki, co prawda nie dużo urosłem, ale dawno temu, zawsze miałem takie rozdarte serce. Była to bajka o chłopcu, który, czy starszym już człowieku, który maszerował i miał ze sobą tylko kromkę chleba, nic więcej. I ktokolwiek z nich go spotykał, mówi, podziel się ze mną chlebem. I ja zawsze myślałem, tak mi było smutno, no ale przecież on będzie głodny. Na pewno to bajkę znać, że ten chleb, który on się podzielił, potem mu się przydał, bo inni się z nim podzielili. Inni mu pomogli. Bo on nie myślał tylko o sobie. Umiał myśleć o kimś innym. Gdy będziecie tą bajkę słuchać, czy czytać, czy wam przypomnicie, właśnie spróbujcie. Wtedy powiedzcie, ja byłbym w stanie się podzielić, mając bardzo mało. Bo gdybyś miał bardzo dużo, no to nie ma problemu. Tak jak kiedyś widziałem, jak te dzieci się dzieliły. To wziął, weź ile dasz radę. I on tak wziął całe naręcie, ale tu mu wypada z jednej, z drugiej strony. I chociaż ma dużo, to jeszcze tego, ten jeden jeszcze mi podaj mi tutaj, bo ja mam za mało. Tak samo nieraz my myślimy. Jak podzielić się z tym, co się co ma mało? Jezus właśnie dzisiaj chce się z Tobą podzielić tym, czego ma, stosunkowo ma. Chce się podzielić sobą. Chce się podzielić swoim ciałem. Ale i Ty musisz mu dać coś w zamian. Właśnie dzisiaj jest taki dzień szczególny, kiedy Jezus będzie chciał się z Tobą podzielić tym, co najcenniejsze, największe, sobą, nie rzeczami. Właśnie dzisiaj ci Wasi goście są dlatego tak ważni. Nie dlatego, że dają prezent, ale że są tutaj dzisiaj. Że dają Wam siebie, dają Wam swój czas. Dlatego mama jest taka ważna, dlatego tata jest taki ważny. Że daje Wam swój czas, czy to, czego ma naprawdę najmniej, daje siebie samego. I chciałby, i chcieliby rodzice, żebyście Wy tym samym im odpłacili. Nie chcą Waszych prezentów. Nie chcą Waszych upraw, niczego. Chcą, żebyście nie żałowali czasu dla nich. A dzieciom coraz trudniej z tym. Wydaje się, że to jest straszna rzecz pobyć przy mamie, pobyć przy tacie.
nie przed telewizorem, nie przy stole, nie przy komputerze, ale tak normalnie bez niczego. Tak podejść i powiedzieć, a ja chcę być z tobą. I nic nie chcieć. To jest bardzo ważna rzecz i trudna rzecz. I tak samo, gdy się tego nauczycie, będziecie umieli przychodzić do kościoła i być tu z Jezusem. Nie dlatego, że ja coś chcę, bo ja chcę być z tobą. Ja chcę być dla ciebie. Ja chcę ci dać to, co jest najcenniejsze. Dać siebie. Może to są trudne jeszcze dla was słowa, ale myślę, że nie. Że chcielibyście mieć prawdziwego przyjaciela, który by nigdy dla was czasu nie żałował. Prawdziwą koleżankę. Właśnie macie takimi prawdziwymi przyjaciółmi są wasi rodzice. Oni naprawdę was kochają. Dlatego potrafią zapomnieć o sobie. I Jezus, że nas kocha, też potrafi zapomnieć o sobie. Potrafi darować. Ale też smuci się, gdy się nie ma dla Niego czasu. Gdy się nie ma dla Niego chwili na modlitwę, na zastanowienie. Gdy się chce tylko dla siebie. Bo ja coś jeszcze muszę zrobić, ja coś muszę mieć. A Panie Jezu, Ty poczekaj. To jest takie przykre. To jest bardzo przykre. Niech mama woła córkę czy syna i słyszy zaraz, zaczekaj, jestem zajęty. Ale do was to ma lecieć na skrzydłach, choćby był gdzieś daleko, bo od razu jest podobienie i to nawet w krzyk się przeradza. Jak to możesz do mnie nie przyjść? Przecież ja wołałem. Ja wołałem. Jest takie polskie powiedzenie, którego rodzice nieraz nie pamiętają. Jak kuba Bogu, tak Bóg powie. Jak ktoś nie umie przyjść, niech ktoś nie umie zrezygnować ze swojego dla mnie, to ja nie muszę też ze swojego rezygnować dla ciebie. A to byłoby bardzo niesympatyczne jeszcze, przynajmniej w waszym wieku. Dlatego, moi drodzy, gdy przychodzicie do Jezusa, nie przychodźcie tylko jak do kasy, jak do stołu, jak do jakiegoś miejsca, gdzie coś dają. Przyjdź jako ktoś, kto coś niesie. Nie musisz mieć rzeczy. Daj siebie. A trzeba się tego zacząć uczyć już dzisiaj i to w domu. Właśnie przez taką chwilę dla siebie. Nieraz mamie będzie ciężko, tacie też. Gdy poprosisz go, posiedź ze mną. Bo i też nie ma tego czasu, bo to czas nie byli tylko własny. Ale nie myślą, że ten czas jest ważniejszy dla tych swoich niż czasami kawałek chleba, niż czasami ładniejsza rzecz, ładniejsze ubranie. Ważniejszy jesteś Ty. Dlatego, moi drodzy, dzisiaj ten dzień uroczysty, kiedy Duch Święty chce nas pouczyć, jak przez życie trzeba przejść. Uczmy się. Uczmy się od siebie nawzajem, co jest najważniejsze. Pamiętajcie, do wszystkiego kiedyś dojdziesz. Jeden będzie szedł dużymi krokami szybko, inny będzie drobił, tak jak mróweczka, ale też dojdzie. A człowieka już może zabraknąć. Rzeczy zawsze będą się zmieniały, to co dzisiaj jest twoim marzeniem. Jutro schowasz może gdzieś na strych, albo nie będę chciał cię nawet wziąć, bo to już będzie niewartościowe. Nie
Dzisiaj za to się zabijasz, za to się, dlatego potrafisz wszystko poświęcić, a jutro to się rozsypie. Ale człowiek to jest ta wartość największa. Dlatego Bóg dla człowieka chciał przyjąć postać chleba i tego Boga dzisiaj chcę wam dać, żebyście zabrali go do domu, żebyście z nim byli, żebyście z nim rozmawiali. I proszę was, goście będą musieli wyjeżdżać. Tata z mamą będą musieli iść do pracy, do ich pisać. Jezus nie musi. On może być z tobą. Nie wyrzucaj go. Nie wyganiaj Jezusa przez grzech. On może być zawsze z tobą. Nawet gdy inni nie mają dla ciebie czasu, on będzie miał czas dla ciebie. To jest tak ważne. Gdy będziecie mówili, przyjdź Panie Jezu, żeby to była prawda. Jeżeli już, no już dobrze, chodź, ja muszę iść do domu. Żeby się tak nie powiedzieć, tylko przyjdź Panie Jezu, zamieszkaj we mnie. Może jeszcze nie umiem Ci opowiadać wszystkiego, ale Ci opowiem. I wtedy łatwo się pomodlić rano, bo to jest rozmowa z przyjacielem i wieczorem, bo też rozmowa z przyjacielem. Bądźcie przyjaciółmi sobie nawzajem. W uroczystym dniu pierwszej komunii świętej, kiedy w szczególny sposób Jezus przychodzi do serc tych dzieci, przedstawmy Bogu nasze prośby i dziękczynienia. Mówimy się za Ojca Świętego, naszego biskupa Jerzego, że głosili po całym świecie Ewangelię Chrystusa jako dobrą nowinę o zbawieniu. Tobie Chryste, mój dziecięcy wiek, serce szczere.
przyniesione dzisiaj tutaj dary. Od Ciebie je otrzymaliśmy, Tobie, Panie, je w wdzięczności oddajemy. Przyjmij świecę, symbol światłości i oświecenia, aby ogień tej świecy przypominał nam zawsze Jezusa Chrystusa. Przyjmij te kwiaty, symbol młodości, niewinności, dar naszych ogrodów, głąb i lasów. Przyjmij, Panie, wodę jako znak i symbol oczyszczenia i przynależności do Jezusa przez chrzest święty wody. Przyjmij chleb, symbol pracy rolnika, przeistoczeniu stanie się ciałem Pana Jezusa. Niesiemy Ci Boże winogrona, owoce, znak Twojego błogosławieństwa dla nas, chcemy, aby nasze życie zaowocowało miłość, nadzieję i silną wiarę. Przynosimy i składamy ryby jako pierwszy symbol chrześcijan. Przynosimy sękacz, wyrób, który jest dziełem rąk i umysłów naszych mam. Niesiemy naszą bieliznę kielichową. To owoc naszych wspólnych wysiłków i miłość serc wszystko, co służy najświętszej ofierze, ma być darem serca. Przynosimy chlebki w dziękczynieniu za dary, jakie otrzymujemy od Ciebie, Boże. Miłością rozgrzej, Panie, serca mego chłód. Uczyń sobie z nim mieszkanie, przez Twe łaski cud. Uczyń sobie z nim mieszkanie, przez Twe łaski cud. Daj bym kochał Ciebie wiernie, póki starczy
radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają w ku Twojej chwale, nieustannie wołają. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twoje. Osanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Osanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed domem zjednoczeństwem Kościoła. Uroczyście obchodzimy święty dzień Pięćdziesiątnicy, w którym Duch Święty wstąpił na apostołów pod postacią ognistych języków. Przez Jezusa Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamięć. Oto wielka tajemnica wiary. Śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna. Ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Benedyktem, naszym biskupem Jerzym, biskupem Romualdem, całym duchowieństwem i ludem Twoim. Pamiętaj także o naszych zmarłych, braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy zeszli z tego świata, dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, abyśmy zasłużyli na udział w życiu wiecznym z Najświętszą Dziewicą, Bogorodicą Maryją, ze świętymi apostołami, męczennikami, ze świętą Anną, świętym Hubertem, naszymi patronami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieku podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Z głębi naszych serc, na tyle, ile potrafimy, w szczerości, powiedzmy, do Boga naszą modlitwę.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, prosimy Cię, Panie, zło wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, byśmy zawsze byli wolni od grzechu, bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekując przyjścia Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa. Twoje jest królestwo, potęga i chwała. Panie Jezu Chryste, powiedziałeś swoim apostołom, pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję, prosimy. Nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i umacniaj w jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Dzień. Przychodzisz do mnie, taki mały, ukryty chleba okruszenia. Wierzę, że dajesz mi się cały w tej najszczęśliwszej dnia godzinie. I ufam Tobie całym sercem, które do Ciebie dziś należy. Najświętszy chlebie, wieczne szczęście, bardzo Cię kocham, ufam, wierzę. Boże, choć się nie pojmuję, jednak na wszystko miłuję, na wszystko, co jest stworzone, boś Ty dobro nieskończone. Ach, żałuję zamiast złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w niegrzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
Panie Jezu. Dziękujemy Ci, Chryste, że w tej odrobinie chleba zamieszkałeś dziś w nas, we mnie, w moich rodzicach, koleżankach i kolegach. Kocham Cię za to, Panie Jezu. Mamusi moja, tatusiu mój, proszę Was na wesele. Dzisiaj Pan Jezus, wielki Bóg, miłosny ze mną dzień. Mój Stwórca ku mnie schylił się, przybywa jak przyjaciel. Tatusiu, mamusiu, cieszcie się, czy większe szczęście znacie? Na drodze my dziecięcy dni, o rozpys nagle zorzą. I dłonie pełne darów, łask, na czole bym położył. Pan Jezus zasiadł ze mną dziś, jak brat nas serdeczniejszy. Mamusiu, tatusiu, to chwile te są wiosną najpiękniejsze. Mamusiu, tatusiu, to wasz twór, czuwanie i kochanie, za chwilką radość, że mam tu. Swym sercem przy mnie stanął. To wasza dobroć, mądrość mnie wiodła po prawdy droga, bym wśród jej świateł spotkał dziś w komunii swego Boga. Tatusiu, mamusiu, ile gwiazdro się nasz Pan poddali, niech tyle łask na życie wam dobrocią są rozwali. Radością, chlubą chciałbym być waszą. Mamusiu, tatusiu, za to spotkanie z Bogiem mym nagrodą i zapłatą. Księże proboszczu, dla Cię dzisiaj jesteście świąteczni. Poznałeś nas tak uroczysty? To Ty tak pięknie o Jezusie mówiłeś. Ty nas nauczyłeś, co kochać. Nauczyłeś nas modlitwy i ufności, że On grzechy przebacza, jest dobry jak chleb. Ty nam dałeś Boga do serca. Weź nasze kwiaty, niech one się do Ciebie uśmiechają. Jeśli długo mówią, że Cię kochamy, dziękujemy Ci za wszystko. Kościoła i jego wystroju zewnętrznego i całorocznego trudu. Te słowa szczególnej wdzięczności do pani katechetki Wiolety Staporskiej, która cały rok się zmagała, często z niechęcią i dzieci, ale i nie pomagali często rodzice, którzy uważają, że to za dużo nauki, że wszystkiego za dużo. Okazało się, że warto, że można, że szkoda, że człowiek nie przypilnował i trzeba było później na końcu mocno za tym latać. Ta systematyczność jest nam potrzebna. Już drugie dzieci nie będziecie musiały się zgłaszać na to zapisywanie, czy byłyście w kościele. Ja myślę, że każdy z was będzie chodził do tego kościoła, a że nie powie, cały rok musiałem chodzić. Bo to jest nasz przywilej. To jest nasz wielki przywilej, że możemy chodzić do kościoła, że możemy się modlić. A teraz, że będziecie mogli przyjmować Pana Jezusa do swego serca, jeśli ono będzie czyste. Ale jak się powróci, to jest konfesjonał, jest sakrament pokuty. Można to wszystko ponaprawić. A niektórzy już tak zrobili, że nie mogą naprawić. I czy naprawdę, tym jest naprawdę ciężko. Dlatego też starajcie się o to, żeby była radość dzisiaj. I
to najsmutniejsze teraz, co ja powiem. Musicie uważnie słuchać. Wszystkie uszy do góry podniesione? Dobrze. Otóż wszystkie prezenty trzeba będzie oddać mamie też. Wszyściutkie, co do sztuczki, co do grosika. Ale to będzie depozyt. To będziecie z tego mogli, ale na razie trzeba im to wszystko oddać. Oni będą wiedzieli, kiedy można z tego korzystać. Broń Pan Bóg, żeby ktoś nie powiedział, oddajcie, bo to moje. Wiecie, kto może tak powiedzieć? Ten, kto za wszystko sam zapłaci. A to wam zabraknie. Lepiej się nie dopominajcie. Lepiej dać w depozyt, to zawsze z tego się, wiadomo, z twojej rzeczy nikt nie będzie korzystał, tylko nieraz nie znasz wartości tych rzeczy. I możesz to zniszczyć, możesz popsuć, możesz zgubić, a potem będzie żal i płacz, a to niepotrzebne. A tak naprawdę nikt waszej rzeczy nie zabierze, to trzeba oddać i za każdym razem trzeba zapytać, mogę z tego korzystać? Jeśli powiedzą nie, bo jeszcze to nie dla ciebie, to będzie twoje za kilka lat, bo niektórzy dostają cenne rzeczy, bardzo cenne. Które dzisiaj są tylko, wydaje się, że to tylko błyskotki. A to są nieraz drogie błyskotki. I one będą potrzebne wam. A dzisiaj one muszą na razie być pod opieką tych, którzy są waszymi opiekunami. I ostatnie trudne zadanie. Nie wolno się skrzywić. Jak będzie dziadek wąsaty całował. Jak będzie tam ktoś inny, nie można się skrzywić. Każdemu trzeba powiedzieć, cieszę się, że Cię widzę, że widzę Cię babcię, że widzę Cię dziadę. Dziękuję, że jest. Bez względu na to, czy takie podłonie się, czy tylko tak. Bo niektórzy od tego uzależniają, czy dziękuję, powie sobie, czy nie. Jak się dziadek, tam goście się nie mieszczą, czy widzą, o, dziękuję bardzo, że jest. Otóż, żeby tak nie było. Ja wiem, że tak mi nie zrobicie. No bo jesteście jeszcze uczciwi. Nie oszukujecie. Ale niech nikomu nie zabraknie słowa dziękuję. Bo ci, którzy wam coś dają, dają naprawdę serca i niektórym bardzo ciężko było to przygotować. Przekonacie się w życiu, że niektórzy bardzo długo się przygotowywali, żeby dzisiaj tu być. Nie tylko właśnie rodzice, ale i goście. I dlatego trzeba okazać wdzięczność i trzeba pokazać, że warto było przyjechać, bo wy jesteście cudowni. Wszystkim, którzy tu przygotowali i tę oprawę liturgiczną, w służbie ołtarza, na kościelnym, pani organistce, wszystkim naprawdę serdecznie dziękuję wam za wyrozumiałość, za to, że jesteście. No i Bogu największe dzięki za pogodę cudowną. Wielu się bał. To jest cudowna pogoda. Gdzie mamy takie szczęście, bo my jesteśmy od świętej Anny. Święta Anna nami się opiekuje, to jest patronka tej parafii. I ona próbuje zawsze nam wyjednać, tak jakoś przez te 9 lat, co tu jestem. Zawsze się nam udawało. Raz się nie udało, są były komary, ale ciemno straszne. I to przez cały tydzień. To się nie udało, ale też stworzenie Boże żyć musi i pić też. To tak jak w tym żarcie, to prawda wesoło. Złapał człowiek komara i wynosi go za okno. Żona mówi, człowiek, co ty robisz? Przecież zabij go. Bo nie mogę, moja krew. Pan z wami, wam i waszym bliskim. Niech błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Chcemy kontynuować przyjęcie eucharystyczne. Przy rodzinnym stole, w ciepłej atmosferze i wzajemnej życzliwości podzielimy ten i ten dziękczynieniu za dar
Czcigodny księże proboszczu, szanowni księża, kochane siostry, drodzy rodzice i wszyscy uczestniczący w dzisiejszej uroczystości. W imieniu wzruszonych i szczęśliwych rodziców serdecznie dziękujemy za pierwszą komunię świętą, którą przyjęły nasze dzieci. Jest to moment szczególny dla nas wszystkich. Dzisiejsza uroczystość pomogła nam zrozumieć, jak wiele zawdzięczamy Kościołowi, który od momentu narodzin dzieci wspiera nas pomocą w ich wychowaniu poprzez modlitwę i Słowo Boże. Drodzy księża, za tę pomoc, za pierwsze rozgrzeszenie, za modlitwę, za udzielenie pierwszej komunii świętej naszym dzieciom, Bóg wam zapłać. Prosimy jednocześnie o dalszą troskę o rozwój duchowy naszych pociech. Pani katechetko, dziękujemy za pracę, poświęcenie, cierpliwość i dobroć. To Pani sprawiła, że nasze dzieci poznały Boga, pokochały pierwszą swoją szczerą miłością. Niech Bóg obdarzy Panią swoimi łaskami i wspomaga w dalszej pracy. Dziękujemy także wychowawcom i nauczycielom naszych dzieci za ich trud i poświęcenie. To także i Wasza praca sprawiła, że mogą one świadomie przeżyć dzisiejsze święto. Dziękujemy naszym rodzinom, rodzicom chrzestnym i wszystkim, którzy pomagają nam w wychowaniu dzieci. Prosimy Was o dalsze wsparcie. Swym przykładem wskazujmy im wspólną taką drogę, aby wyrosły na dobrych i mądrych ludzi. Wszystkim dziękujemy za dzisiejszą modlitwę. Zapraszamy nasze rodziny do swoich domów. Będzie nam towarzyszyć Chrystus. Zaprośmy Go do wspólnego stołu. On na pewno pomoże nam wspaniale i godnie przeżyć ten dzień. Na dzisiaj i na całe życie naszych dzieci niech Bóg nam błogosławi za pośrednictwem kapłanów. Prawdziwe ciało i krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina. Najświętsza komunia jest to przyjmowanie Najświętszego Sakramentu. Święto to jest przyjmowanie Pana Jezusa do serca. Egzamin nie był taki trudny. Najtrudniejsze to było powiedzenie bezbłędnie, czytania. Najtrudniejsze były przykazania Boże. Wypełniane tam były te z tych pytań takie były. To one już były trudniejsze, bo ich było aż 16. Nie tylko 12, tak jak, znaczy 10, tak jak w tych, tych po prostu, no wszystkich modlitwach. Nie wiem. Muszę sobie przypomnieć. Już będzie każdy co dzień przyjmować komunię świętą. Będziemy musieli się spowiadać w każdą niedzielę. Będziemy musieli różance nosić, łańcuszki, modlić się codziennie.
Cieszę się z tego, że przyjmę Pana Jezusa do serca. Ja bardzo długo. Krótko. Wcale ja się nie uczyłem. Długo trochę się uczyłem. Mama mi pomagała. A co najszybciej? Ani dyrektor.